dniu wczorajszym około 21:30 na terenie KWB Bełchatów, konkretnie na drodze wewnętrznej zakładu, doszło do zdarzenia dwóch pojazdów. 32-latek, mieszkaniec Żłobnicy, prowadzący Citroena C5, najechał na tył ciągnika rolniczego New Holland. Siła uderzenia była tak duża, że ciągnik został przewrócony do góry kołami. Niestety na miejscu zdarzenia poniósł śmierć kierowca Citroena C5, natomiast kierujący ciągnikiem 50-latek z terenu Pajęczna został przewieziony do szpitala z ogólnymi potłuczeniami. Z tego co wiem, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, pozostał w szpitalu po prostu na badaniach kontrolnych. Kierowca ciągnika był trzeźwy, co do stanu trzeźwości kierującego Citroenem. Jeszcze nie mamy wyników, będzie to w dalszym toku postępowania ustalone.